Sosnowiec mówi o wielkiej awarii turbiny w elektrociepłowni Będzin. Producent ciepła przyznaje, że awaria wystąpiła, jednak nie dotyczyła turbiny i bezpośrednio nie wpłynęła na brak ciepła w wielu mieszkaniach w mieście. Wczoraj mieszkańcy Sosnowca informowali w mediach społecznościowych, gdzie brak ciepła i ciepłej wody doskwierał najbardziej. Niektórzy z nich twierdzą, że od jakiegoś czasu sytuacja powtarza się regularnie. Fatima Orlińska. We wtorek sytuacja zdawała się być już opanowana, choć w sieci mieszkańcy jeszcze niektórych dzielnic wciąż skarżyli się na letnią wodę i niską temperaturę w mieszkaniach. Ci, z którymi udało się nam dziś porozmawiać, przyznali, że w weekend faktycznie problem występował, co z uwagi na pierwsze mrozy było problematyczne. Jak się jednak okazuje, nie u wszystkich awaria była odczuwalna. W piątek było wszystko ok, w sobotę rano też było ok. Ja wyjechałam na działkę, wróciłam wieczorem i wtedy się dopiero okazało, że... Ale to tak, woda ciepła była, tylko była nie gorąca i ogrzewanie też było zmniejszone. Były troszeczkę mniej gorące, ale ciepło było. Ale kiedy to było, to mniej? Wczoraj. Bardzo straszne nie, ale było odczuwalne i w placówkach oświatowych też to jest odczuwalne. Jest, czyli do dzisiaj to występuje, tak? Znaczy się powiem tak, było na pewno do wczoraj odczuwalne, bo ja pracuję w placówce oświatowej, więc do 22 było zimno na budynku szkolnym. Wczoraj brak wody od rana ciepłej i też brak ogrzewania. A jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj już jest w porządku. Jest ciepła woda, ogrzewanie też jest włączone. Pierwsze sygnały o niedogodnościach zaczęły spływać do prezydenta miasta jeszcze w sobotę, który poinformował w swoich mediach społecznościowych o awarii turbiny. Spółka tę informację zdementowała, tłumacząc przy tym, że jest producentem, a nie dostawcą ciepła do mieszkań sosnowiczan. Przedstawiciel zarządu elektrociepłowni Będzin potwierdził natomiast wystąpienie awarii kotła parowego, do której miało dojść w poniedziałek po południu. W związku z czym dostawy ciepła jeszcze w poniedziałek przejęli w całości lokalni operatorzy, w tym m.in. Tauron. Informacja podana przez miasto, która była wczoraj publikowana bodajże na mediach społecznościowych prezydenta Sosnowca, to jest komunikat, który my podaliśmy bezpośrednio. Z jakiegoś powodu... Nie wiem, czy celowo, czy niecelowo została w ogóle pomylona cała konstrukcja tego, no bo my jesteśmy producentem ciepła i my odpowiadamy tak naprawdę za dostarczenie ciepła do sieci, ale my nie mamy wpływu na to, gdzie to ciepło idzie i jakby jak jest dystrybuowane. My nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć mieszkańcom na pytanie, gdzie i na jakiej ulicy jest lub nie ma tego ciepła. Jak dodaje przedstawiciel elektrociepłowni, awaria, która wystąpiła w poniedziałek, nie mogła więc mieć wpływu na to, co dzieje się od wczorajszego wieczora do dziś włącznie. Mówiąc o skutkach awarii, wskazuje się na ciąg przyczynowo-skutkowy, a sam kocioł parowy jest aktualnie naprawiany i wszystko wskazuje, że do końca tygodnia problem ze strony spółki zostanie rozwiązany. Miasto z kolei zapewnia, że w związku z przejęciem dostaw ciepła przez Tauron wszyscy powinni mieć kaloryfery ciepłe. Nie w każdej części naszego miasta uda się to ciepło dostarczyć tak 1:1. W niektórych miejscach te skoki temperatury mogą się pojawić, tym niemniej dzięki działaniu Tauronu Ciepło mieszkańcy tych części naszego miasta, gdzie te problemy były największe, mają z powrotem ciepło, acz nie uda się w każdym miejscu zapewnić go na takim samym poziomie. Docelowo za ciepło w niektórych częściach naszego miasta odpowiada, za produkcję ciepła odpowiada elektrociepłownia Będzin, no i czekam na przywrócenie tych dostaw. Jak przekazało miasto, największe utrudnienia dotknęły mieszkańców Sielca i osiedla Piastów, gdzie elektrociepłownia Będzin odpowiada za dostawy nie tylko ciepła, ale i podgrzewanie bieżącej wody.